Dzień dobry Państwu. Na dzisiejszym spotkaniu w Galerii 1001 Drobiazgów chciałbym Państwu opowiedzieć o przedmiotach pamiątkowych. Nazwałem to bardzo szumnie cynowe budowle. No, cyna bardzo podatny na odlewanie metal, który w niezbyt wysokiej temperaturze pozwala uzyskać bardzo ciekawe, dokładne kształty. No i tak się składa, że mam w swoich zbiorach parę przedmiotów cynowych, które są właśnie budowlami cynowymi i chciałbym je Państwu pokazać. Myślę, że chyba takim najbardziej ciekawym, patriotycznym obiektem jest wieża jasnogórska i w ogóle sanktuarium w Częstochowie. I tutaj możecie Państwo zobaczyć, jest właśnie dwa razy powtórzona ta wieża jasnogórska. Tu akurat nie ma tej góry, ale można zobaczyć, że to jest pamiątka z Częstochowy z 1910 roku. Tutaj w tym miejscu jest ta data, a na tej lepiej zachowanej wieży mogą Państwo zobaczyć, że została ta wieża zrobiona przez pana Żbikowskiego z Warszawy. Tak jak mówię, powstało to około 1910 roku. Każdy z tych przedmiotów ma swoją taką sygnaturę. No i co jest tutaj ciekawe, że jeszcze tu w środku jest takie kółeczko i jest to sygnatura urzędnika carskiego, który zajmował się cenzurą, czyli dopuszczaniem przedmiotów do wyprodukowania. Tu akurat jest cenzor carski rosyjski z uwagi na to, że w tamtych czasach Częstochowa była na terenie zaboru rosyjskiego i jakby to powiedzieć, urzędnik carski musiał to dopuścić do wyprodukowania. No tak jak widzimy, tu jest sama ta wieża, tu mamy bardzo piękną taką całą sylwetkę już, że tak powiem, jasnogórskiej bazyliki, czyli jest bardzo ładny, ciekawy obieg i na pewno w tamtych czasach, mówimy ponad 110 lat temu, to było dla ludzi, którzy mieszkali pod zaborami, pojechali na wycieczkę do Częstochowy, pojechali na pielgrzymkę, to przywozili sobie tego typu przedmioty pamiątkowe. No tak jak wspomniałem, akurat te wieże są wykonane przez pracownię pamiątek z Warszawy, więc to też podnosi to wartość. No tutaj jest bardzo ciekawa obok też taka budowla, bo proszę zwrócić uwagę, że Matka Boska z Dzieciątkiem siedzi na takim budynku. No i ten domek to jest tak zwany domek loretański. Są to po prostu kamienie przeniesione z Nazaretu do Włoch, do miejscowości Loretto, które się mieści w środkowych Włoszech nad Adriatykiem, niedaleko miejscowości Ancona. I tam jest słynna Madonna właśnie z Loretto. Tu oczywiście mamy też na tym napis. Ten napis mówi nam, że jest to Matka Boska z Loretto. I jest to ciekawe, bo właśnie przedtem nie zwróciłem na to uwagi, że właśnie słowo Notre Dame to jest po prostu po francusku Matka Boska. Czyli tu jest Matka Boska z Loretto, która w towarzystwie tych dwóch aniołów siedzi na tym domku loretańskim. Jest to naprawdę też ciekawa tutaj pokazana forma właśnie tej pamiątki. Większość ludzi, którzy jechali na pielgrzymkę do Rzymu, po prostu mogli zboczyć trochę z drogi i jechać do Loretto i tam, że tak powiem, nabyć tego typu pamiątkę. No, trudno mi jest powiedzieć, w jaki sposób ona trafiła do Polski, ale w każdym razie jest to też z podobnego czasu bardzo, bardzo ciekawa pamiątka. No, zawsze jak robię taką audycję, to jest jakiś taka przyczyna, która powoduje, że o, wpadłem, zrobię taką audycję. Proszę zwrócić uwagę, tutaj mam bardzo ciekawą właśnie też budowlę. Ta budowla to jest wrocławski ratusz. Nabyłem to niedawno. Jak go tutaj lekko obrócimy, to proszę zwrócić uwagę, tu jest ten charakterystyczny szczyt ratusza wrocławskiego. W tym momencie jest to pamiątka z Breslau, a też proszę zwrócić uwagę, jest to po prostu ozdobna skrzyneczka na biżuterię, czyli jest to bardzo ciekawa pamiątka wykonana z cyny. No i
Dla mnie o tyle ciekawe, że jest z pobliskiego Wrocławia, jest piękna wieża zegarowa, która też może być włączona jako mój zbiór, bo interesuje mnie wszystko, co związane z zegarmistrzostwem, także naprawdę bardzo, bardzo ciekawy przedmiot. No, proszę też zwrócić uwagę, no tutaj mamy Francję, łuk triumfalny, który znajduje się w Paryżu. No, wiele osób, które było na wycieczkach, na pewno widziało go, jest to ciekawy przedmiot, ale dla nas, dla leszczyniaków jest on niezmiernie ciekawy, ponieważ proszę pamiętać, że właśnie na tym łuku triumfalnym są wymienione nazwiska bohaterów francuskich i wśród tych nazwisk jest Józef Sułkowski, nasz Józef Sułkowski, który był adiutantem Napoleona i po prostu z uwagi na swoje zasługi trafił na łuk triumfalny i dla nas akurat łuk triumfalny jest takim szczególnym miejscem, bo możemy tam przeczytać nazwisko Sułkowski. No, kolejny i ostatni przedmiot, no może już nie jest budowlą, ale tutaj na tym obrazku widać zamek cesarski, który został wybudowany w latach 1905-1910 w Poznaniu. To też była na pewno kiedyś kasetka. Trudno mi powiedzieć, czy pokrywka tej kasetki była podobnie jak ta kasetka z Wrocławia właśnie elementem budowli, czy tylko powiedzmy była zwykłym jakimś płaskim dekielkiem i zaniknęła. To jest bardzo ciekawe, bo tak wspomniałem, ten zamek został wybudowany w latach 1905-1910. Na tej pamiątce jest wydrapana data 1934. No, ten zamek cesarski dla mnie, jako dla urodzonego poznaniaka, jest też szczególnym miejscem, ponieważ ten zamek od 1962 roku był pałacem kultury i tam chodziło się na różne zajęcia. Ja na przykład chodziłem tam do sekcji szkutniczej, a przy okazji święta kolekcjonerów pokazywałem w wieku 14 lat swoją pierwszą wystawę opakowań do czekolad i to się właśnie wszystko mieściło w tym zamku cesarskim. Także z cyny można wykonać wiele ładnych przedmiotów. Ja tutaj sobie odłożyłem parę przedmiotów, które przeszły przez moje ręce. Bardzo często są to pamiątki związane z pierwszą wojną, pamiątki związane, gdzie są jakieś medaliony postaciowe zrobione i te rzeczy raczej wędrują dalej. A tutaj powiedzmy akurat te przedmioty postanowiłem sobie zatrzymać, żeby ewentualnie kiedyś w przyszłości móc je w jakiejś większej ekspozycji prezentować. Także zwróćmy uwagę, czy mamy u siebie gdzieś na półeczce, czy babcia, ciocia gdzieś na szafie nie ma jakiegoś ciekawego przedmiotu wykonanego z cyny, a może to być też właśnie taka budowla cynowa, które dzisiaj właśnie Państwu o nich opowiedziałem. Dziękuję.